Siema wszystkim, brata się kłania. Witam, jestem w kraju. Czekam na chłopaków. Poszli sobie po hot doga na stację. Na Bipiku sieśmy się zatankowali. O, ekscelencioka, skudzioka. I wracamy, słuchajcie, do domku. No, myślałem, że dzisiaj będzie jeden z gorszych czasów powrotu do domu, a tu się szykuje chyba jeden z lepszych czasów powrotu do domu, mimo że właśnie gdyby nie korek za Hanowerem, ponad półtorej godziny się kulaliśmy, słuchajcie, 15 km, to gdyby nie to, no to już byśmy byli no gdzieś koło Poznania. No a tak jesteśmy teraz na granicy. Godzina jest, która godzina? 21. 21 godzina, także gdyby, no mówię, nie ten korek, to by poszło szybciej, słuchajcie. Kochani, a więc tak, powiem wam, że wrócę do domku, będzie gdzieś godzina około pierwszej, w pół do drugiej, może druga. To pierwsze co, muszę jechać pod paczkomat, powybierać paczki, ponieważ do soboty już przyszły mi powiadomienia, że w sobotę do 8.20 muszę paczki poodbierać, bo jak nie, to wrócą do nadawcy. Także druga w nocy, palę auto, wyjeżdżam z garażu i jadę pod paczkomat odbierać paczki z paczkomatu, żeby czasem nie wróciły z powrotem tam, skąd wyjechały. No, a ja nie wiem, co wy narzekacie, że zimno. Ja, zobaczcie, o, na krótkich spodenkach, koszulka, na krótki rękawek i mi je ciepło, nie? Chłopaki z marzlaki, o, idą, patrzcie. O, ja wam ich przedstawię. Tutaj tak, proszę, tutaj Sławek, lewa strona, zobacz, o, jacy zgłodniali. I tutaj, proszę bardzo, drugi pan Mariuszek, jak tam? Pokaż, jak to robisz. Nie, pokaż, jak opierdzielasz parówę. Polski wurst. Tak jest, polski wurst. To co, chłopaki, lecimy? No, także gdzie? Kurna, czekaj. Ej, opa, zakietowało się. Musisz ten... Sławcio, pstyknij ten. Ale zjedzcie sobie spokojnie. Jeszcze sobie zjedzcie. I słuchajcie, ty coś... A bo to dobra, to później. Dobra, także tak to, kochani, wygląda. Jesteśmy na Słubicach, tutaj na Bipiku, jak widzicie. No i mówię, godzina gdzieś tak koło drugiej. Może przy dobrych wiatrach w pół do drugiej, ale nie, raczej druga. Druga godzina gdzieś będę w domku. No i 2 tygodnie przerwy. Tak to na chwilę obecną wygląda. A w moje auto wsiadł tam kierowca i jechał z tym, co załadowałem, słuchajcie, na Francję. No a co tam ja będę dalej robił, no to się okaże w praniu. No, chłopaki niech sobie skonsumują na spokojnie i będziemy jechali, słuchajcie, dalej. Jakby ktoś tak był ciekawy, co tam u mnie, to już wie. No, dobra. Ja jeszcze się zapytam, może chłopacy chcą kogoś pozdrowić. Panowie, kogo pozdrawia Sławcio? Ja pozdrawiam kochaną dziewczynę Agatę. Kochaną dziewczynę Agatę, również się przyłączam do pozdrowień. Mariuszek. Standardowo moich dwóch synków, Mateuszka, Kamilka i żonę Iwonkę. Mateuszka. I Kamilka, i żonę Iwonkę. A, Mateuszka i Kamilka i żonę Iwonkę. Również się przyłączam do pozdrowień. No, także tak to, kochani. No, podróż jakoś zleciała, nie? Nie chcę tutaj Sławkowi przeszkadzać zbytnio w jedzeniu. Bardzo dobre. Ale rozpacz tego. Mówiłem widzom, wiesz, jak w tym, w korku się przed za Hanowerem, nie? Co się bujaliśmy. Ile? Półtorej godziny, 15 km, nie? O, no i tak to. I tak to, tak to. Aż o dziwne, słuchajcie, czysty w miarę samochód, nie jest aż tak upaczkany. Ostatnio jak wracałem, czekajcie, Dablo czy Sprinterem? Nie, Sprinterem teraz Dablo ostatnio wracałem. No to był, kurna, niby kolor fabryczny biały, ale był tak upierdzielony, że był czarny. No. I tyle.
Jeszcze co chciałem powiedzieć. Oczywiście tutaj na tym kanale również serdeczne podziękowania, kochani, dla wszystkich zrzutkowiczów, bo to, co się wydarzyło na zrzutce, już mówiłem to na transmisji live, że ja wypowiem, że kwota zebrana jest 50 tysięcy ponad. Nie myślałem, nie, że do tego dojdzie, że będę mógł wypowiedzieć, słuchajcie, taką kwotę na naszej zrzutce. I dzisiaj, wczoraj i dzisiaj jeszcze kolejne rzeczy zamawiałem. Dzisiaj między innymi zamówiłem dwa parasole takie ogrodowe duże. Słuchajcie, no jeden parasol kuźwa 4000 zł, czyli za dwa parasole 8000 poszło. No ale to są takie solidne, prawdziwe parasole, pod którymi dzieciaczki będą mogły sobie właśnie teraz taką wakacyjną, letnią porą jakieś posiłki na stolikach tych ogrodowych sobie spożyć, czy też, wiadomo, w jakiejś porze gry pograć, czy cokolwiek. No, no, parasol taki ma naprawdę dużo zastosowań, tak? I chroni i przed słońcem, i przed deszczem, jeżeli by coś tam padało. A to fajne, no oczywiście postaram się Wam nagrać. Dzisiaj, ogólnie wczoraj do domu dziecka, słuchajcie, dotarły dwie pralki, a dzisiaj dojechały jeszcze dwie suszarki. Wiadomo, no taki sprzęt już ciężki nie brałem, bez sensu by było, żeby kurier przywoził go do mnie i ja wtedy bym pojedynczo woził te sprzęty, słuchajcie, do domu dziecka, a tak są już dostarczone na adres. Pytałem się pani Justynki, czy jak to tam się prezentuje, jak to wygląda, a powiedziano mi, że właśnie czekają wszyscy, aż przyjadę, raczej no wszyscy, no tam, no tak słyszałem, że czekają, jak przyjadę w poniedziałek i w poniedziałek właśnie będziemy razem odpakowywać, tak, z tych kartonów i zobaczymy, jak to będzie wtedy wyglądało. No, postaram się też oczywiście nagrać Wam te sprzęty, wiadomo tam, no co wiadomo, to wiadomo, ale słuchajcie, no na pewno nagram Wam te sprzęty, nagram Wam gry pokupowane i również ponagrywam te parasole, jak dotrą te parasole, ponieważ z racji na to, że te parasole dostałem, jeszcze udało mi się załatwić rabat na nie, ale to musiałem zamówić je bezpośrednio od sprzedawcy, a nie przez Allegro. Z Allegro tylko wziąłem sobie numer telefonu, zadzwoniłem, porozmawiałem tam z panią, która właśnie, pani, kurczę, Agnieszka, ojene, dobra, jak sprawdzę, to Wam później powiem, jak te parasole będą nagrane i powiem Wam właśnie, dostaliśmy rabacik 500 zł na te parasole, dobra, jedziemy, ruszamy, Sławcio? Ruszamy. No, także jak będą te parasole już rozłożone na ogrodzie, to Wam nagram, a my lecimy, nie, Sławeczku? Tak jest. No. Lecimy, tak jest. Tak jest. Także starcie wszystkiego dobrego. Teraz będzie najlepsze, czyli powrót do domku. Także na razie.